Siema, witam was w poniedziałek zacznijmy od pozytywnych i negatywnych rzeczy z pozytywnych no końców przybywa inwestycje wyszły schodzą bardzo fajnie z negatywnych oboma jak ma dostać informa niestety nie będzie szybkiego rewanżu, to nie jest jakiś dwumecz tak jak był z PSZ więc gratulacje kibicom Barcelony i cieszę się waszym szczęściem no bo mimo wszystko taki wynik na pewno napawa dużo Dozą radości, no bo nie oszukujmy się, 4-0 to nie jest wygrana, to jest pogrom. Możecie więc zostawić lajka like w pocieszeniu dla tych, co kibicują Real'owi, tak jak tutaj widzicie w rogu, no i zostawić tą subskrypcję, jeśli jej nie macie. Z takich pozytywnych rzeczy pozbyłem się De Jonga, Jong skoczył, no informacja o Dembele tutaj też pomogła. Niestety na tym De Jongu mam minus podatek, trzeba to zakończyć. Był zysk, zysku nie ma, jest strata. Ale. Jeszcze jeden temat, bardziej pozytywny. Czyli po prostu karty urodzinowe. Jak widzicie, zacząłem je powoli sprzedawać. Ogólnie zysk mnie bardzo, to bardzo zadowala. Tutaj macie nojera za 130. Tutaj macie kolejnego nojera za 130. Tutaj macie nojera za 141. I cały czas próbuję iść w górę z tymi cenami. Tych noyerów bardzo powoli wypycham. Macie Fekira po 330. Dawałem za nich 290, czyli 25 tysięcy na karcie. I można założyć, że w większości tych kart ma po prostu 25 tysięcy zysku. Dawidson Sanchez. 105 tysięcy za niego dają. Szkoda, że miałem 5 czy 6 sztuk chyba razem wszystkich? No ale to jest 60 tysięcy na karcie. Więc jeśli sprzedam wszystkie karty, które powolutku sobie wypluwam, myślę, że jestem w stanie na tych urodzinowych zarobić 1,5 miliona monet. Ile włożyłem? pewnie z 12-13 milionów, może mniej nawet, może 10, bo to wiecie, już tracę w pewnym momencie rachubę, natomiast 1,5 miliona monet czystego zysku powinno wpaść, co widać po tych kartach, Didi brany po 30 i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam też się udało zarobić, dajcie znać w komentarzu, ile Wam wpadło na urodzinowych i jak to wygląda. Cały czas są one natomiast tutaj wystawiane, cały czas je stawiam po ocenach, jak widzicie, zawyżonych i mam nadzieję, że one bardzo, to bardzo dobrze będą schodzić. Dzisiaj nie będzie grania, nie wiem, czy to kogoś ucieszy, czy zasmuci, skład zostaje bez zmian. Natomiast jest jedna sprawa. Dybala pójdzie na pewno na transfer. Czekam jak będzie wyglądała sytuacja z tym Dembele, czy on będzie w drużynie czy w SBC, ponieważ pojawiła się informacja, że właśnie Dembele ma dostać kartę Food fantazji. Tak ma wyglądać oficjalnie podobno Dembele jeśli chodzi o statystyki jego ocenę ogólną. On może zostać aż plus 3 upgrade'ów. Na stępie można powiedzieć tak, jeśli chodzi o wygranie 3 z 5 meczów, no to wiadomo to jest 3-4 tydzień kwietnia, bo to się liczy od 1 kwietnia. Natomiast wygranie jednego spotkania z 5 to powinna być raczej formalność, szczególnie po ostatnim meczu ligowym, który widzieliście wczoraj. Lub strzelenie bramki, lub zaliczenie asysty za kolejny plus 1 no też powinno raczej gdzieś tam po drodze temu Osmanowi Dembele wpaść. Dlatego ten Daniel Wersz. Za którego dałem 575 tysięcy, był na minus 50 tysięcy. Zaczyna zbliżać się może nawet do zera. Zobaczymy, czy Dembele będzie w SBC, czy będzie w Drużynie. Chyba osobiście wolałbym, żeby on był w SBC, ale oczywiście zobaczymy. Tego nie ma potwierdzonego nigdzie. Potrzymam właśnie tego Daniego Alvesa Jeśli chodzi o skład Dybala. Okej, okay, karta, fajnie się nią gra, fajne statystyki, pewnie po części nie wykorzystywałem jego potencjału, natomiast tutaj czekamy na kartę Food Fantazy i tutaj prawdopodobnie wpadnie na ni i będziemy kombinować z większą ilością tych kart właśnie Food Fantasy, więc zobaczymy jakie tu zmiany pójdą. Liga weekendowa zakończona, wbiłem 10-10, zobaczcie jakie dostałem nagrody. Dobra, nagrody za ligę weekendową, bilans 10-10, są dwa piki jedyna karta, która tutaj w jakimś stopniu mogłaby się przydać i ewentualnie zrobić coś ciekawego. To jest Cristiano Ronaldo Czy się uda trafić Cristiano Ronaldo Jeden z czterech, pik numer jeden Nie ma, ale jest Grifo Jest karta 86, więc taka do SBC już całkiem spoko Nie zaczyna się źle I drugi pik Czy będzie Cristiano Ronaldo Shimen. Też, też nie najgorzej Też nie najgorzej Paczki 12 złotych Rzadkich zawodników Okej, okay, same, same te ekrany. Zawodników 24 złotych, rzadkich zawodników. Karta eventowa. Karta eventowa to jest coś, co potrzebujemy, ale są zwykłe, po prostu zwykły walkout. I tutaj mamy Tiago. Dokładnie. Tiago 86. Czyli no, coś tam zarobione, nie? Coś tam zarobione patrząc jak, jak tu sypnęło. Mamy jeszcze IFA, mamy 84. Dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy, czy, czy tutaj odda z tej paczki Team of the Week. Portugalia. Francja, PS. Tak sobie, tak sobie. No ale zawsze jakieś monety, 84 to 12-13 tysięcy. I poza tym. O, Feran Torres. Troszkę ten kanał nam zjeżdża w stronę bardziej gamingu, ale może to dobrze, słuchajcie. Naprawdę nie ma z czym robić codziennych materiałów, a chciałbym codziennie dawać jakąś adnotację, odniesienie do rynku, czy po prostu handlowo, żeby każdy w jakimś stopniu mógł tutaj się coś dowiedzieć i robić tę serię w miarę regularnie. YouTube to lubi, więc również będziemy tu grać, również będę wam pokazywał nagrody i tak dalej. Jeśli chodzi o wczorajsze wyzwania, nie dostaliśmy ikony, nie poszła podmianka, natomiast bardzo to bardzo ciekawa rzecz, czyli piłkarz, podsumowanie wszystkich wyzwań, które były dotychczas, ja to nazywam skampikiem. Dlaczego? Ponieważ no tutaj zbytnio na tym etapie, no Cristiano Ronaldo, w salach oczywiście ktoś będzie się kłócił, są dwie, trzy karty, które są dużo warte, natomiast to kosztuje około 100 tysięcy monet i według mnie nie jest warto to zrobić, ale okej, okay, jest warto, Opłaca się, no to patrzcie teraz. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o najlepsze trafy, które możecie właśnie zdobyć z tego pika. A tutaj widzicie według mnie wyrzucone 100 tysięcy w błoto, ale zobaczymy, robimy właśnie tego piłkarza. Spodsumowanie, jedna z trzech kart, niestety są one do Team of the Year, czyli tutaj nie możecie trafić na przykład Varana, ale zobaczymy jednak co wypadnie. Liczymy na Ronaldo, na Salaha, na Viniciusa. Chwila prawdy, czy to konto zrobiło się szczęśliwe? No właśnie. I pytanie, kogo tutaj wybrać? Oczywiście Soła, no ale tak po prostu te piki oddają. Nie róbcie ich, to jest po prostu jawny skam. Oczywiście możecie trafić Ronaldo, ale równie dobrze możecie za koszt takich czterech czy pięciu pików kupić sobie jego kartę w formie. Widzieliście temat ku przestrodze, a teraz ku przestrodze... Nie, żartuję, żartuję oczywiście. Słuchajcie, zróbmy tak, wbijecie tutaj i to naprawdę tyle. 400 lajków w górę, bo to wcześniej dawałem. Kupię każdą paczkę z gwiazdą. Kupię paczkę z gwiazdą 8,5, 8,6 i 8,7 ku przestrodze. Zobaczycie, że z tego również nic nie leci i nie warto tych paczek kupować. Więc 400 lajków i robimy taki układ. Niemniej jednak wszedłem tutaj nie tylko po to, tylko po to, żeby powiedzieć, że oni nawet w poniedziałek przed południem uderzają właśnie tymi paczkami. Mamy poniedziałek godzinie 11 i paczki z gwiazdą 8,6 lecą. Złaczyłem 100 tysięcy za kartę, która była do wykonania za 80 tysięcy monet w grudniu, więc no tym bardziej potwierdzam, że się nie opłacało. Ale bądźmy szczerzy, no nam inwestorom nie może coś takiego przeszkadzać, że takie wyzwanie wychodzi, a ludzie mimo wszystko je robią. No bo te wymagania są dość wysokie. 85 skład, inform i dodatkowo 70 zgrania, co tutaj robi dużą różnicę. Mam nadzieję, że wzięliście w 84, 85 i sprzedawaliście je na hypie, bo wiele kart naprawdę mocno skoczyło. Dlatego zabala spokojnie mogliście po 8-9 tysięcy 11. A wczoraj miał momenty na Xboxie po 13-14 tysięcy, i mnóstwo kart właśnie w ten sposób latało. To samo kart 86, które wczoraj również osiągały bardzo fajne rezultaty. Tylko pamiętajcie, to są chwilowe wzrosty i tak dalej. Czy warto zebrać te karty? Wydaje mi się, że dzisiaj nic nie wyjdzie, Oczywiście to jest moje gdybanie. Nie dali ikony, więc mogą robić jakąś podmiankę. Poczekałbym, jakby ewentualnie te karty jeszcze trochę pospadały i wtedy ewentualnie jakieś nie wbicie. Ale jak widzicie, te segmenty wczoraj trochę urosły. Dzisiaj znowu wracają do ceny, Ktoś wziął po y, na przykład tutaj 87, po te 20 wczoraj na materiale, myślę, że po 24-25 sprzedał. To już też jest jakiś fajny zysk procentowy. Nie sufity, ale jednak wygląda to całkiem spoko. I pojawia się pewien temat, o którym będziemy bardzo mocno myśleć inwestycyjnie czyli y, karty menow. Match, natomiast Men of the Match są jeszcze w następny piątek, kiedy będzie druga drużyna Food Fantasy. Następna informacja to na przykład te karty Men of the Match, które są jedne z najtańszych, wyglądają naprawdę sensownie. One mają 15 tysięcy QXL. Tu kompletnie nie ma ryzyka, jeśli nie macie pomysłów, co teraz wejść. No i Food Fantasy, które również będą zasilać mój skład. Kupimy na pewno na niego i zobaczymy, kogo jeszcze będziecie chcieli. Coś tu sobie, wiadomo, pokombinujemy. Myślę, że ten na będzie na początek całkiem spoko. Sight. Słuchajcie, ja bym kupił Sainta czy Rashforda. Czuję, że na nich przepotężnie jest stracę, nie? Że przepotężnie stracę, że tu będzie sytuacja jak z Ronaldo, nie Ronaldo, ale ogólnie kartami Toty, nie? Że karty toty niby rosły w pewnym momencie, potem wyszły z paczek i zaczęły bardzo gwałtownie spadać. Była korekta cen. Natomiast już w chwili obecnej możemy zauważyć, że w czwartek mamy oczywiście rękę na, e, na przycisku pod nazwą Kupujemy karty inwestycyjne. Będę mówił wam również, które w czwartek na materiale e, będzie możliwe, że w czwartek stream, chociaż zwykle nie mam w czwartki czasu, ale ogólnie spróbujemy o tym pokazać na materiale w czwartek, a w piątek Wam również pokażę. I jest już tu kilka kart, którymi będzie mogli się zainteresować. Oczywiście te ceny jeszcze pewnie ulegną jakiejś korekcie, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zopatrzcie sobie na te karty, na przykład od Rizole, na przykład Jose'a i tak dalej. Te karty mogą łatwo na, po prostu zdobyć dwa upgrade'y przy dobrych wiatrach i wtedy ta karta robi się kartą 88 i jest 10 tysięcy więcej warta z automatu, szczególnie przy wyzwaniach, więc na to też zwrócimy uwagę i to może być również ciekawe dla osoby, która chciałaby zainwestować coś w pewnego, na przykład te Rusilony i tak dalej. Drużyna Iwentowa, dużo na Food Fantazji, do czwartku jej ja osobiście nie tykam, i dopiero w czwartek będę wam ją ewentualnie polecał. Temat Team of the Week, liczyłem, że trochę bardziej spadnie parę Ginter, natomiast 184 dało się brać po 12 tysięcy, na pewno jest wzrost. Wczoraj miałem fajne okienko do schodzenia. Czy szczęsno, o którym kilka razy rozmawialiśmy, chodzi po 40 tysięcy, możecie też dać znać, kto wszedł, nie wiem, w overale, kto wszedł, w karty urodzinowe. Napiszcie w ogóle, jakie zyski wam to przynosi, bo też mnie ciekawi, jak wam to wychodzi, bo wiecie, ja mówię tak, a pokazuję wam ceny, a na ile jesteście w stanie zgarnąć po tych samych, kiedy oglądacie jakiś późniejszy czas ten materiał i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to Team of the Week, wygląda naprawdę fajnie, fajne są wzrosty, a przed nami może nie koniec wyzwań. Co prawda lecą cały czas paczki, no ale widać, że te karty po... no realnie po 5 tysięcy w górę, Szczęsny też 5000, tysięcy, bo tu nie mówię o jakichś skrajnościach łapania. Grifo wczoraj schodził po 25, w tym momencie chodzi po 20, a też 5 mniej więcej, natomiast wczoraj miał troszkę wyższy pik cenowy. Tutaj można zobaczyć, kiedy on tak mocno wystrzelił, ale jak widać, jego też się da brać cały czas w piątek i w sobotę po 19 tysięcy monet, więc jak najbardziej to daje i takie wyzwanie, które przed chwilą wam zrobiłem, mocno wpływa na rynek, super sprawa, pojawia się jednak pytanie, co z tym Dembele, czy ten Dembele będzie wyzwaniem budowania składu, co mogłoby ewentualnie bardzo to podnieść, więc jeśli ma być, jeśli nie macie co brać do czwartku, menow w the match'e, men of the, match, man of the match. nie będę więcej mówił, no po prostu kart najtęższe w ocenie, trzymane przez Quixel, może to jest jakaś, jakaś rada, wiadomo, kto skorzysta, ten skorzysta, nie wiem, czy to jest idealne, może jakieś karty wyższe będą jeszcze lepsze, ale to jest ten temat, idąc dalej, informy już raczej odjechały, więc na chwilę obecną, tak typowo, inwestycyjnie, tak typowo patrząc na to, nie ma nic takiego pewnego tu i na teraz. Dlaczego sprzedaję swoje karty, jeśli chodzi o karty urodzinowe, skoro one jeszcze prawdopodobnie będą rosły? Widzę naprawdę wielki potencjał flipowania tymi kartami. Naprawdę są bardzo duże wahania, bardzo duże podcinki i tak dalej, więc liczę, że będę mógł na przykład takiego Fekira sobie zaraz za 315 kupić i znowu go za 340 na przykład wystawić, czy tam 310, bo wiadomo, tu wchodzi podatek, że Sanchez'a złapię za 150 i znowu za 170 wystawię, czy nawet jeszcze większe przebitki. Na tej zasadzie chcę popróbować działać. Chcę popróbować w, wykorzystać po prostu możliwości flipowania, czyli kupienia karty na jakimś wahaniu godzinowym i sprzedania drożej, bo ten rynek wygląda naprawdę świetnie. Zobaczymy jednak, kiedy wyjdzie ikona i czy będzie miała ona jakiś wpływ na rynek, czy jakieś karty się załamią. Na razie wygląda to dużo, a to dużo lepiej niż było tydzień temu. Dzisiaj mają być rozbudowy, jak co poniedziałek dostajemy. Ja wiem, że na tym już pewnie pół świata leci i tak dalej, dlatego po prostu, jeśli nie macie jakichś wielkich ilości końc macie 50 tysięcy, 100, 200 tysięcy i macie czas, weźcie środkowych obrońców zwykłych, po 350 monet, po 300, policytujcie byle jakich, byle jak leci. Kompletnie nie trzeba myśleć. Dawam to zysk pewnie dwukrotny. Kiedy je sprzedać, słuchajcie, nie o 19, nie o 20, może 21, 22. Jeśli najtańsze będą chodzi po 600 650 na 40 minucie czy tam 700, wystawiajcie po 850, 900. Na tej zasadzie tak karty schodzą na osobach leniwych i takie wszystkie posprzedajecie więc to jest taki tip dla tych najmniejszych, typowo najmniejszych budżetów, które chcą sobie do jutra to ewentualnie pomnożyć przy dobrych wiatrach. Zobaczymy, jak dadzą wymagania ale 82, raczej już tutaj y, mocno napawa optymizmem, ile będzie kart rary, i tak dalej. Myślę, że nie wszystkie rary, więc te zwykłe również się przydadzą. Oczywiście mogą wywinąć numer, dać bez zwykłych, ale raczej w to wątpię. To nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Na dzisiaj to tyle. Dzisiaj z takich spraw organizacyjnych nie będzie streama, natomiast jutro już będzie i odcinek, i stream na Twitchu, pewnie po południu, więc mogę Was zaprosić. I ogólnie, jeśli chodzi o, o całość tego, no to ja osobiście w nic jakoś mocno nie wchodzę, ponieważ znowu czekam na czwartek i znowu czekam na karty grywalne i będę starał się flipować na kartach urodzinowych. Spróbuję coś dzisiaj yy, poflipować. Yy, dla takiego odświeżenia usuniemy sobie całą listę, które zostały karty sprzedane i będziemy wiedzieć jutro, jak to będzie ewentualnie wyglądać. Spróbujemy po prostu coś na nich poflipować. Pokażę Wam, jakie są ewentualne rezultaty, czy serio dało się tak połapać i posprzedawać. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam jeszcze raz do tego lajka, subskrypcji, po raz chyba ósmy w tym odcinku. No i nie róbcie pika, nie róbcie pika, bo to jest skampik. Siema.